Cześć, z tej strony Biernas. W tym krótkim odcinku chciałbym pokazać Wam nowy sposób na bardzo łatwe zdobywanie goli z rzutów rożnych w FIFA 22. Nie wiem, czy można to już nazwać glitchem, czy może jest to bardzo dobry i skuteczny schemat na rzuty rożne, bo jak wiecie, poprzedni corner glitch został w ostatnim patchu albo jeszcze tym poprzednim usunięty i już to zagranie przed pole karne nie działa tak dobrze. Natomiast teraz jedynym w sumie warunkiem, który trzeba spełnić, to posiadanie w składzie dość wysokiego zawodnika. Najlepiej chyba obrońcy, oni najlepiej się ustawiają, tak jak Piqué, Capu, u mnie w zespole Pau Torres. Tak wiem, są to dość niestandardowi zawodnicy, ale gra mi się nimi świetnie. Cały myk polega na tym, aby przyzwać zawodnika na krótko, rozegrać rzut rożny na krótko i ruszyć je wzdłuż linii bramkowej w pole karne. Najlepiej zrobić lekkie zamarkowanie w prawo i wrócić w lewo. Wtedy wrzucamy w pole karne na długi słupek z przyciskiem L1 bądź LB w zależności od kontrolera. Najlepiej po wejściu w pole karne tak na około 2,5 paska. Natomiast zanim wejdziecie w pole karne, jeśli już chcecie dośrodkować, to tak 3 kreski max. Nie więcej, bo wtedy będzie za mocna i nie ma szans, żeby coś z tego zrobić, ale jak tutaj widzicie na ekranie, jest to bardzo skuteczne. Nie zawsze to wpada, wiadomo, ale zdecydowanie łatwiej jest zdobyć w taki sposób gola z rzutu rożnego niż zwyczajnie dośrodkowywać, bo wtedy łapie piłkę bramkarz. Także możecie sobie jeszcze raz tutaj zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. Schodzimy na krótki, wrzucamy z L1 na długi i strzelamy gola. To na tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć.